TGE Giganty Mocy. Cóż to jest za projekt? Jest to projekt, który wieńczy proces rewitalizacji centrum miasta Bełchatowa. A dosłownie jest to interaktywna ekspozycja, która pokazuje, w jaki sposób produkuje się energię elektryczną z węgla brunatnego, z którego słynie Bełchatów. Do kogo skierowany jest ten projekt? Naszymi głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież, ale w tym liczymy również na rodziny z dziećmi, na grupy zorganizowane ze szkół, dlatego że nasza ekspozycja jest typowo edukacyjno-rozrywkowa. W związku z tym w ciekawy, interaktywny sposób można się nauczyć tego, jakie procesy zachodzą w kopalni i w elektrowni. Skąd pomysł na projekt PGE Giganty Mocy? Szukaliśmy parę lat temu tak naprawdę pomysłu na to, w jaki sposób ożywić centrum miasta. Stąd pojawił się pomysł na zrewitalizowanie centrum, na stworzenie rynku w Bełchatowie. I PGE Giganty Mocy to jest taki obiekt, który powstał też przy rynku. I jego celem, oprócz tego, że edukujemy i dajemy radość, jest również to, że chcemy przyciągnąć do Bełchatowa osoby z zewnątrz, turystów. A po co mamy tworzyć muzeum poświęcone na przykład kulturze regionalnej, jeżeli takich muzeów jest dużo, jeżeli mamy coś wyjątkowego na skalę naszego kraju, czyli kopalnie i elektrownie, i o tym jest nasza ekspozycja. Skąd można dowiedzieć się więcej informacji na temat tego projektu i w jaki sposób można do Państwa trafić? Wszystkie informacje niezbędne są na stronie www.pgegigantymocy.pl. Tam można znaleźć kontakt, żeby zarezerwować wycieczkę grupową, ale również zobaczyć, w jaki sposób można zwiedzić ekspozycję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzymy powodzenia i zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Państwa, czyli PGE Giganty Mocy.